Andrzej Przewłocki, Nadleśnictwa Kaliska. Dzisiaj spotykamy się w Wirtach, w Arboretum w Wirtach, w Ogrodzie Botanicznym, miejscu, które ma ponad 150 lat. Miejsce, które dzisiaj oprócz pięknej przyrody zgromadziło też wielu turystów i mieszkańców w związku z tym, że organizowany jest Jarmark Kociewski. Jarmark to właściwie jest przedsięwzięcie, które udało nam się zrealizować we współpracy z wieloma podmiotami i to z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddziałem Kociewskim, z lokalną grupą działania Chata Kociewia, a także z gminą Zblewo. I jest to cykliczna impreza, która związana jest z rzemieślnikami, którzy swoje wyroby przedstawiają, z artystami, z kołami gospodyń, które też swoją sztukę kulinarną przedstawiają, a my jako leśnicy prezentujemy arboretum, prezentujemy naszą gospodarkę leśną, przybliżając ją ludziom. Witam, jestem członkinią zespołu folklorystycznego Rokocinianki. Wczoraj na 28. festiwalu w Piasecznie zespół mój zdobył trzecie miejsce. Jesteśmy zespołem folklorystycznym istniejącym w małej wioseczce, bo w Rokocinie. I kiedy nagle dzieci, właściwie to nie nagle, dzieci opuściły dom i gniazda stały się puste, okazało się, że mamy za dużo czasu. Postanowiliśmy poświęcić ten czas, aby promować Kociewie, a więc naszą ojczyznę, miejsce, w którym mieszkamy, w którym pracujemy, w którym jesteśmy. I dlatego stąd ten pomysł, żeby być tu z Kociewiem razem i na takich imprezach. Dzisiaj też mamy przyjemność występowania właśnie tutaj w Wirtach. Gotowanie zawsze jest pasją i to wielką i pewnie wielu osób. Ja myślę, że żaden z nas nie jest tak do końca kompetentny w podsumowaniu takiego konkursu. Jednak pan Mariusz tutaj jako ten, który się zna na kulinariach, to powinien to podsumować. Natomiast ze swojej takiej osoby, która lubi jeść, czasami gotować, to muszę powiedzieć, że to była uczta dla podniebienia w każdym wydaniu. I jakby można było jeść takie rzeczy każdego dnia, to myślę, że za jakiś dobry miesiąc by trzeba było zmieniać strój i zwiększać rozmiar tego stroju. Muszę pogratulować paniom, chyba większości paniom, takiej zdolności, takiej ręki, że to wszystkim smakuje. Gratuluję paniom bardzo. Te panie gotują, moi drodzy, z serca. I to widać na ich ustach, uśmiech, ciężka praca. Tam ja widziałem, że tam placki ziemniaczane, to zobaczcie, tam jest cała fabryka, nie? Tam się one obierają, trą na bieżąco, tam nie ma fuszerki, nie? Tam wszystko jest robione od ręki. Także, moi drodzy, wielkie szapoba dla was. Bardzo dziękuję, że zawsze, że taka inicjatywa w ogóle powstaje. W ogóle tutaj panom bardzo dziękujemy. I przy tak, moi drodzy, majestatycznym tutaj terenie i widokach można spędzać tak miło niedzielne popołudnie. Nazywam się Maria Leszman. Wraz z koleżankami i kolegami jesteśmy tutaj w ramach 16. pleneru twórców ludowych Pomorza i Kociewia. Przede wszystkim Kociewia, bo jesteśmy w tym regionie. Na swoim stoisku prezentowaliśmy hafty, częściowo te, które powstały w ramach pleneru, ale również i wcześniejsze. Haft kociewski charakteryzuje się tym, że pokazuje piękno naszych pól i łąk, piękne kwiaty, maki, chabry, margaretki. Staramy się przybliżać ten haft nie tylko na serwetkach, tak jak to było tradycyjnie, ale również troszeczkę inaczej. Prezentujemy go m.in. na tenisówkach, na t-shirtach, na sprzętach codziennego użytku, typu jakieś deseczki, szkatułki, najróżniejsze rzeczy. Żeby ten haft zaistniał w naszym otoczeniu, no i był przede wszystkim rozpoznawalny. W dniu dzisiejszym na Jarmarku Kociewskim, na stoisku naszego nadleśnictwa, czyli Nadleśnictwa Kaliska, prowadziliśmy różne gry edukacyjne, zabawy, konkursy zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. Dużym powodzeniem cieszyły się tatuaże, które przedstawiały zwierzęta żyjące w naszych lasach. Dodatkowo prowadziliśmy gry planszowe dla dzieci, a także mieliśmy stanowisko z próbkami, gdzie można było rozpoznawać gatunki drzew występujące w naszych lasach.
Myślę, że stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i udało nam się bardzo wzbogacić wiedzę odwiedzających tutejszy jarmark. Piotr Wróblewski, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddziału Kociewskiego w Zglewie, współorganizator, jeden z współorganizatorów tej imprezy. To jest jarmark kociewski. W kolejności już jest trzeci, ale po pandemicznej przerwie pierwszy. Poprzedni był w 2019 roku i gościł walne plachandry kociewskie, które w tym roku były grudnie w poprzednią sobotę. Tutaj mamy bardzo dużą imprezę, realizowaną głównie ze środków zewnętrznych, finansowych i tradycyjnie podsumowanie pleneru artystów ludowych Pomorza. Jest to już 16 plener. Jest wesoło, chociaż nam do śmiechu nie jest, bo twórca, współtwórca tych plenerów, czyli Edmund Zieliński, był w poprzednim tygodniu pochowany. Niemniej staramy się żyć dalej, plenery ciągnąć dalej, jarmarki kultywować dalej. Tegoroczna impreza jest specyficzna, ponieważ kończy się akcentem takim troszeczkę poważniejszym, z nieco wyższej półki, chociaż sztuka lekka, mianowicie przedstawieniem teatralnym. Z Elbląga przyjechał do nas teatr imienia Aleksandra Sebruka z Mayday 2. To stara komedia, bardzo stara komedia, amerykańska, ale nie szkodzi. Ludzi, jak widzicie Państwo, sporo. Wszyscy zadowoleni. Koła gospodyń wiejskich, których była spora grupa, już rozstrzygnęły swój konkurs kulinarny, a to, co przywiozły, sprzedały do gołych serwetek. Tegoroczny plener, tak jak już mówiłem, był wyjątkowo długi, bo zaczął się 16 sierpnia i był wyjątkowo obfity w artystów, ponieważ aż 29 artystów uczestniczyło w plenerze. Rzeźbiarze, malarze, hafciarki. Także sporo osób twórczych dobrze się w szkole działo. Myśmy rzeźbili i rzeźbimy do dzisiaj jeszcze nowy rok szkolny, a oni robili swoje. Pracę ich możecie podziwiać jeszcze w wywiacie edukacyjnej. Piękne obrazy, piękne hafty, piękne rzeźby. Tomasz Damaszk, prezes Kociewskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Zglewie. Już po raz piąty spotykamy się w Wirtach na jarmarku kociewskim. Jak co roku moc atrakcji, zarówno kulinarnych, przygotowanych przez KGW, przez artystów, którzy biorą udział w plenerze artystów ludowych Pomorza, oraz jak zawsze pełna scena ludowych zespołów, ale i nie tylko. Jarmark kociewski w Wirtach jest doskonałą okazją do promocji zarówno sztuki kociewskiej, kuchni kociewskiej, jak i też kociewskiej sceny regionalnej.